Dzień dobry Państwu, studio Kadr na żywo. Znajdujemy się w Fundacji Pracownia Kreatywna, a moimi gośćmi są założyciele, fundatorzy i organizatorzy fundacji. A są to... Agnieszka Szajer. Sebastian Król-Łęgowski. Kochani, za Wami 2 lata bardzo pięknej i wydajnej pracy. Czy możecie coś powiedzieć o tym, co się wydarzyło, jak było i jakie są plany na przyszłość? To może zacznę. Krótko mówiąc, fundacja tak naprawdę powstała na poczet naszych takich planów. Szukaliśmy miejsca, które moglibyśmy sami stworzyć, żebyśmy mogli realizować swoje marzenia. Tak naprawdę mówimy troszkę o fundacji, że fundacja to jest taki nasz... I chcemy stworzyć i mówimy o tym, że to jest taki nasz drugi dom. Także tutaj się bardzo dużo różnych dzieje, tematów, które są bardzo blisko związane z nami, z naszymi pasjami i z tym, co gdzieś nam w duszy gra i nas kręci. To, co się działo do tej pory, wyszło tak naprawdę z początku od takiego działania twórczego, od pasji związanej z rękodziełem, od tego, żeby tworzyć, działać i zgodnie z naszym mottem, czyli rozwój przez pasję, realizować różnego rodzaju twórcze działania. I to przejawia się przede wszystkim w prowadzeniu zajęć kreatywnych, zajęć twórczych, artystycznych dla młodszych, starszych. I tu mówimy zarówno o dzieciach w wieku przedszkolnym, szkolnym, osób dorosłych w wieku produkcyjnym, studentów, jak i seniorów. Oprócz warsztatów dzieją się u nas różne rzeczy. Odbywają się wystawy artystyczne, odbywają się kiermasze, prowadzimy galerię Rzeczy Ładnej, w której wystawiamy, sprzedajemy także dzieła naszych tutaj lokalnych artystów, rękodzielników. Realizowaliśmy również projekty zarówno dofinansowane ze środków publicznych, jak i tutaj robione własnym sumptem, zarówno na skalę taką lokalną, tarnowską, jak i małopolską, udział m.in. w Krakow Photo Fringe, jak i także projekty takie ogólno międzynarodowe, czyli Światowy Międzynarodowy Dzień Dziergania, tak? Jak i 3 wystawy zagraniczne w Niemczech, jak i we Francji. W maju planujemy następny wyjazd. Tak. Co jeszcze możemy powiedzieć? Otóż my jako fundatorzy, jako zarząd założyliśmy fundację. Natomiast fundacja nie byłaby tym miejscem, które jest w tym momencie i bardzo się rozwija, bez ludzi. Fundacja to ludzie. My jesteśmy tym początkiem, ale do nas dołączają różni ludzie. Nasze dziewczyny, które działają też przy naszej galerii, co oczywiście też było taką inicjatywą oddolną, taki mały inkubator dla lokalnych, jak już tutaj Sebastian wspomniał, twórców, gdzie mogą prezentować swoje prace, gdzie mogą dołączać. Dzięki temu również w tym inkubatorze dziewczyny mogą realizować właśnie warsztaty z różnych tematyk. Są to warsztaty ceramiczne, są to warsztaty dekupażu, są warsztaty twórcze, artystyczne dla dzieci. Tak naprawdę każdy może znaleźć tutaj swoje miejsce. Organizujemy również przestrzeń pracowniczą.